Idea wysłuchania publicznego jest ważna, ponieważ pozwala władzom dzielnicy Ursynów na skomunikowanie się z mieszkańcami w ważnych dla nich sprawach. W tym wypadku, który dzisiaj będziemy omawiali, jest to wysłuchanie publiczne, które dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego torów wyścigów konnych. Wysłuchanie publiczne dotyczyć będzie miejscowego planu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie rejonu wyścigów konnych, bo to jest tak naprawdę głównie ten rejon. Wokół tego planu na przestrzeni lat narastały różne mniejsze i większe kontrowersje. Tak naprawdę to jest drugie podejście do tego planu. I jeżeli tych kontrowersji nie będzie, to będzie niebawem uchwalone. A teraz ten spór przede wszystkim dotyczył przeznaczenia poszczególnych terenów. Od pewnego czasu prowadzimy naszą działalność na terenie torów wyścigów konnych na podstawie uzgodnień zawartych z autorytetem transportowym, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że włodarzem terenu ustawowym też jest Polski Klub Wyścigów Konnych. Nasz wniosek, który mam nadzieję spotka się również z zainteresowaniem i wsparciem władz dzielnicy i Wydziału Sportu, polega na tym, żeby w tym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnić takie miejsce, ponieważ wydaje nam się, że działalność sportowa jest dziecka na terenie Ursynowa z racji tradycji infrastruktury powinna być rozwijana. Plan, strategia totalizatora sportowego dotycząca, proszę Państwa, tych obiektów musi być, że tak powiem, skorygowana o wymogi konserwatora zabytków, substancji biologicznej, zachowania tak zwanych wskaźników zabudowy, układu technologicznego i tak dalej. Ja przy okazji zakończę tylko apelem pod adresem władzy dzielnicy Ursynów, ponieważ w planie przestrzennym została wreszcie umieszczona, proszę Państwa, możliwość połączenia Ursynowa ze Smurzewcem poprzez kładkę czy pomost. I tutaj apel do Pana Burmistrza, aby w planach inwestycyjnych, powtarzam, inwestycyjnych, szansa połączenia Ursynowa ze Smurzewcem się zjawiła jak najprędzej. Wyścigi możemy podzielić na dwie części. Jedna, która jest taką częścią właśnie treningową, i druga od tej alei wyścigowej, gdzie w drugą stronę, w stronę Puławskiej, tam gdzie są trybuny i tor zielony, równie duża. I ona jest jak gdyby w tym planie, jeśli chodzi o funkcję, znacznie mniej wykorzystana. Bardzo się cieszę, dziękuję Państwu za to, że jesteście. I bardzo bym prosiła, bo tego spotkania pewnie jeszcze będzie wiele. Będzie głosowanie przez Radę tego planu, będzie komisja na pewno poświęcona. Też będzie omawiany ten plan, także bardzo proszę, pojawiajcie się i pokazujcie, że to nie jest tak, jak myślą wszyscy właściwie mieszkańcy Ursynowa. Jedna ważna taka jeszcze rzecz, która nie wiem, czy została tutaj poruszona, czy może ja wewnątrz ją przeoczyłam, że tak właściwie, nawet jeżeli totalizator sportowy wybuduje tą halę, zrobi całą masę inwestycji, zabuduje ten teren, powiedzmy, zostanie tylko ta nieszczęsna górka, jaką mamy gwarancję, że pieniądze z tych inwestycji leżą w górę, jeżeli będą wpływać, będą przeznaczone na wyścigi konne? Te pieniądze będą przeznaczone, te zyski będą szły do kieszeni inwestorów i deweloperów. Totalizator będzie dostawał czynsz, z którego być może, bo trudno jest powiedzieć, część będzie przeznaczona na rozwój wyścigów, a części nie. Albo może w ogóle nie, tak jak jest w tej chwili, że totalizator sobie koszty tych inwestycji, które teraz odjeść tam renowacji i modernizacji niewielkich, bo niewielkich, odbiera sobie po prostu z czynszu, który płaci PKWK. Więc to nie jest tak, że te inwestycje są dla dobra wyścigów. One nie dość, że zdewastują wyścigi, w dodatku w żaden sposób nie wpłyną na rozwój wyścigów jako zawodu, wyścigów jako terenu, treningu koni i hodowli koni. Chodzi o Smurzewiec na pewno. Głosy jednak dobre. Tutaj pan przewodniczący też je podchwycił, że będą na komisji architektury, że sam burmistrz też powiedział na początku, że jednak ten głos rady, prawda, głos dzielnicy w tych uwagach składanych do prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, no, ma swoją wagę, prawda, ma swoją wagę. Drugie tego typu spotkanie w Warszawie, pierwsze na Ursynowie. A zatem choćby nawet z tego powodu trudno mówić o praktyce, na ile ona się sprawdzi, natomiast mnie się wydaje po tym dzisiejszym spotkaniu, że jest ono jak najbardziej potrzebne. Pierwsze wysłuchanie publiczne, które odbyło się w naszej dzielnicy, było wysłuchaniem o charakterze merytorycznym, dotyczyło
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej, czyli to jest plan, który obejmuje obszar terenu torów wyścigów konnych. I jestem niezmiernie z tego zadowolony, że przyszło na to spotkanie kilkadziesiąt osób. Była transmisja w internecie, można było śledzić to właśnie online. I mam głęboką nadzieję, że będziemy w przyszłości organizowali więcej takich wysłuchań publicznych.